Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marzena Grochowska i dzisiaj będzie o granicach, będzie o rybach, o NASA i o tym, jak kreować swój zawodowy, życiowy świat. Bardzo się cieszę, że mam taką przyjemność spotkać się z Państwem w tym dniu, w którym może okazać się, że dowiemy się też czegoś o słoniach i o tym, jak odmieniać swoje życie. Ja jestem brainologiem, ale kto jest tym brainologiem i co on robi, to pozwolę sobie opowiedzieć trochę później. No ale chciałabym, żebyśmy wystartowali naszą prezentację. Ja jestem dzisiaj nie z Trójmiasta i czekamy na udostępnienie ekranu o tym, jak przekraczać granice i nie tylko te urzędowe i o tym, jak szukać swojej drogi i jak łączyć sobie kropki. Mam nadzieję, że będę mogła zaprosić dzisiaj Państwa w taką fascynującą podróż po swoim własnym osobistym życiu. A to, że jesteście dzisiaj Państwo z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu, pokazuje, że szukacie drogi i szukacie dla siebie dobrego, najlepszego rozwiązania. No to startujmy w te granice, bo nie chodzi o te urzędowe, ale chodzi o te wszystkie, które w naszym życiu gdzieś na przestrzeni tego, co się z nami będzie działo, będą się pojawiały. My będziemy mieli taki układ z organizatorami, że ja będę ich prosić o przełączenie slajdu i będę kiwać głową, że to już może nastąpić, więc proszę o kolejny slajd. I chciałbym zacząć z Państwem tę podróż, tą rozmowę od takiego ważnego zdania, które chciałabym, żeby w Was zostało i żebyście pamiętali o nim, że jest kluczowe, niezależnie od tego, czy będziemy mieli 180 lat, jak będziemy z tego świata odchodzić, czy tylko 96. W naszym życiu ważne są dwa dni. Jeden to był na pewno niewątpliwie ten, w którym myśmy przyszli na ten świat, a drugi to będzie ten, a może już jest już ten, w którym dowiedzieliśmy się po co. I w mojej ocenie to, co będę chciała Państwu teraz pokazać, może też zrobić, a może też przeprogramować w naszych neurosterownikach, naszej głowie, jest właśnie szukaniem tego drugiego dnia, odnajdywaniem tej swojej drogi, tej ścieżki, tej przyszłości, która ma sprawić, że będziemy dobrze żyć, że będziemy dobrze zarabiać i będziemy dobrze się w tym życiu mentalnie, fizycznie, emocjonalnie czuć. To nie są moje słowa, to są słowa wybitnego twórcy Marka Twaina, więc pamiętajmy proszę o tych dwóch dniach, bo to one dzisiaj będą kreowały całą tę podróż, do której Państwa zapraszam. I poproszę o kolejny slajd. No, można by tak powiedzieć, że mamy dzisiaj 13 kwietnia. Jest to jedna z wielu dat w kalendarzu. Można by tak powiedzieć, no co to za dzień? No, nie ma śniegu, jest śnieg. Co się wydarzyło w tym dniu na świecie? I kiedy przygotowywałam dla Państwa tę wypowiedź, tę prezentację, pokusiłam się o to, żeby skorzystać z takich zasobów światowych i poszukać takich aktywności, które się właśnie w tym dniu wydarzyły. Nie bez kozery, a akurat w tym dniu, no bo my mamy przyjemność, ja mam wielką przyjemność Państwa spotkać i z Państwem się w tym dniu spotkać i mówić o życiu. W związku z tym może to być taki dzień, który może odmienić nasze życie na wiele sposobów. No i żeby nie przedłużać, to trzy ważne daty, w mojej ocenie ważne daty, które znalazłam dla Państwa na kolejnym slajdzie, poproszę. Pierwsza data, 13 kwietnia 1555 roku. Możecie Państwo jej po prostu zwyczajnie nie pamiętać. Możecie jej nie pamiętać też dlatego, że wtedy nie było internetu. I wiele osób może o tej dacie nie pamiętać, no ale w tym dniu, i teraz poproszę o kolejny slajd, wydarzyła się bardzo ważna rzecz, a mianowicie pewien pan, Gerard Dolzing Hiesberg, został wybrany papieżem i przybrał imię Wiktor II. Ten pan w tej prezentacji, właściwie na samym końcu, odegra swoją rolę. Był to, myślę, dla tego człowieka najważniejszy dzień jego życia i myślę, że dla Kościoła katolickiego również był to bardzo ważny dzień, kiedy wybieramy następnego papieża. Nie będziemy poruszać się tutaj po religii, natomiast chciałabym, żebyście zapamiętali, że w tym dniu, w którym dzisiaj się spotykamy, historycznie jest to jeden z wielu dni, w którym możemy taką wiadomość sobie przypomnieć. I poproszę o kolejną datę. Będzie to niewątpliwie
niewątpliwie znowu kwiecień i znowu 13 i będzie to rok 1796. Myślę, że znowu możemy tej daty nie pamiętać. Powiem i przyznam się szczerze, że kiedy znalazłam te informacje, to zastanawiałam się, czy ona naprawdę będzie nam potrzebna i czy ona w jakiś sposób może nam pokazać, jak my możemy te nasze granice przekraczać. No ale stwierdziłam, że na pewno w jakiś sposób ta twórcza inteligencja nam pomoże i na pewno jakieś rozwiązanie i połączenie znajdziemy. Otóż poproszę o kolejny slajd, bo to był dzień, w którym po raz pierwszy w Ameryce Północnej pojawił się słoń. Dokładnie ten słoń pojawił się w Nowym Jorku i dokładnie został przywieziony z Indii. Więc można by powiedzieć, że Amerykanie po raz pierwszy zobaczyli takie zwierzę, którego do tej pory nie mieli, nie widzieli, nie znali. Słoń również odegra w tej prezentacji zacnie swoją rolę później. No i trzecia data, o którą poproszę, to będzie data z kolejnego slajdu i to też znowu jest dzisiaj, więc to jest kolejny dzień, który przyniósł nam ten świat. I to jest 13 kwietnia roku 1883. Otóż 13 kwietnia tego roku nasi dwaj profesorowie, i tu poproszę o kolejny slajd, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, dokonują czegoś, co do tej pory dokonać się nikomu nie udało. A mianowicie, jako pierwsi na świecie, dokonują skroplenia azotu. I ta informacja obiega cały świat i zmienia tak naprawdę w bardzo wielu branżach i w bardzo wielu sektorach i w bardzo wielu obszarach zupełne myślenie na temat przechowywania produktów, cięcia metalu oraz innych składników. Dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko wydarzyło się dzisiaj, dawno temu albo całkiem niedawno, ale to też wszystko wydarza się każdego dnia. I to właśnie w tym każdym pięknym dniu może wydarzyć się coś, co odmieni może Państwa życie. W związku z powyższym chciałabym poprosić o kolejny slajd, bo idziemy do takiej daty, która jest datą dzisiejszą. I to może być dzień, który może odmienić Państwa życie. To może być decyzja, to może być inspiracja któraś, która może mieszkać w którejś z tych dzisiejszych prezentacji, spotkań i wykładów, która może globalnie zmienić nie tylko Państwa świat, ale również nas. Nasz świat, nasze zasoby, tak jak mówiła pięknie moja przedmówczyni, wzbogacić nasze kompetencje, te, które są nam w życiu potrzebne, ale też odmienić naszą rzeczywistość. I to może jest dzisiaj ten dzień, w którym Państwo podejmiecie jakąś ważną dla siebie decyzję. Oczywiście ja za tę decyzję bardzo mocno trzymam kciuki. I poproszę o kolejny slajd. Możecie teraz sobie myśleć, że ta kobieta to tak nie do końca o co wiadomo, o co chodzi. Trochę jak kosmitka mówi nam o jakichś papieżach, o jakichś słoniach, a na dodatek jeszcze o ciekłym azocie. Kim ona jest i dlaczego ona sobie po tej drugiej stronie tam siedzi i w ogóle o czym jest ten wykład, no bo miało być o granicach i o tych niekoniecznie urzędowych, które mamy przekraczać. Poproszę o kolejny slajd. I to jest właśnie historia, którą chciałabym opowiedzieć i zaprosić. Jestem brainologiem, pierwszym i jedynym w Europie brainologiem, ale mam nadzieję, że już od przyszłego roku tych brainologów w Polsce będzie więcej, bo dzięki uprzejmości Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu mamy takie studia podyplomowe, na które kiedyś w przyszłości też Państwa zaproszę. Ale chcę też powiedzieć, że jestem pielęgniarką ze swojego pierwszego wykształcenia i studiów wyższych. Jestem właścicielką firmy, jestem prezeską, jestem twórczynią aplikacji, jestem trenerem odporności psychicznej i uczę o tym, jak te kompetencje przyszłości w sobie odnajdywać. Jestem nauczycielem, jestem mamą foki, jestem wykładowczynią, byłam w przeszłości przedstawicielem handlowym i mogłabym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. I tu nie chodzi o to, że ja mam parcie na szkło i potrzebuję się przed Państwem lansować, ale chcę powiedzieć, że jestem też początkującym pilotem szybowca. I chcę też Państwu powiedzieć, że może tak być, że za niebawem będę też delfinoterapeutą. I dlaczego Wam o tym mówię? Bo to były jakieś dni, które spowodowały, że ja podjęłam jakąś aktywność i w tej aktywności wytrwałam i zdobyłam jakieś kompetencje i jakieś umiejętności. I te umiejętności i kompetencje, które są ze mną i mieszkają we mną, tworzą kolejne umiejętności i kolejne, jak to mówi młodzież, czyli skillsy. I właśnie dzięki tym wszystkim
pozornie niezwiązanym ze sobą umiejętnością i wiedzy powstała brainologia, czyli coś, czego świat nie ma, coś, co po raz pierwszy zostało usankcjonowane i czegoś, co możemy dzisiaj uczyć. I chcę, żebyście o sobie przez kolejne slajdy, które będziemy przechodzić, tak myśleli, że nabywacie jakieś ziarenka i je kolekcjonujecie. I nie wiadomo, czy to, co macie dzisiaj, będzie ostateczne, ale wiadomo, że na pewno to, że jesteście na tym wykładzie, na tej prezentacji, może was do czegoś zainspirować, może powodować, że podejmiecie jakąś decyzję, może sprawić, że otworzycie się na zupełnie nowe obszary. I bardzo mi na tym zależy, żebyście w taki sposób myśleli i traktowali życie. Bo my nie wiemy, co będziecie robić w 2030 roku, ale cieszcie się na ten 2030, bo może stworzycie nowy zawód, bo może odkryjecie coś, co zmieni świat, bo może wy przywieziecie tego słonia i nie do Nowego Jorku, ale zupełnie gdzieś indziej, bo może wy zostaniecie okrzyknięci najważniejszą osobą na tym świecie. Tego wam gorąco życzę. I w związku z tym zapraszam was do tej podróży. Jak podróż sama mówi, poproszę o kolejny slajd. Zaczyna się od jakiejś perspektywy, zaczyna się od jakiegoś horyzontu, zaczyna się od dostrzegania tego, czego nie widzimy i od dosięgania tego, co jest bardzo wysoko i gdzieś na widnokręgu. Ja chcę powiedzieć, żebyście stawiali sobie bardzo wysoko cele, i żebyście przekraczali wszelkie granice, ale najważniejsze granice, które są do przekroczenia, mieszkają w was. To nie są te urzędowe, to nie są te, które stawia wam społeczeństwo, to są te, które mieszkają w was. I te granice, jak będziecie przekraczać i odkrywać, to poproszę o kolejny slajd, będą mówić, że jesteście w środku nieoszlifowanym diamentem. Każdy z nas jest tym diamentem, i od tego, jak my tych szlifów i gdzie te szlify będziemy nabierać, będzie zależało tak naprawdę ostatecznie, jakiej nabierzemy wartości. I nie będziemy tej wartości nabierać w oczach innych ludzi, ale będziemy jej nabierać dla siebie. I od tego, jak będziemy się sobą opiekować, jak będziemy się rozwijać, jakimi ludźmi będziemy się otaczać, jak będziemy chronić nasz mózg, jak będziemy zwiększać nasze zasoby poznawcze, będzie zależało od tego, jaką wartość zewnętrznie nadadzą nam ludzie, jakimi ekspertami się staniemy, a w jakich obszarach świata zawodowego, biznesowego, artystycznego będziecie się poruszać. To będzie wszystko zależało od tej umiejętności przekraczania tychże granic, od tego, ile będziecie mieli odwagi, żeby zanurkować, od tego, ile będziecie mieli odwagi, żeby przyznać się do porażki, i od tego, ile będziecie znajdowali w tym wszystkim, co będziecie robić w przyszłości, dużo fanu, tej energii, tej pozytywnej energii, która będzie was pchała do odkrywania następnych i następnych obszarów. No to przejdźmy sobie tę podróż od tej historii, czyli poproszę o kolejny slajd. Jak to z nami jest? Z ludźmi, z naszą ewolucją. Matka Natura dała nam w prezencie coś pięknego. Każdy gatunek dostał, a to pióra, a to cętki, a to dużą szyję, a to niewyobrażalną moc, a to niewyobrażalną szybkość. Każdy z nas dostał. Myśmy też dostali. Myśmy dostali od Matki Natury piękny prezent, którym jest nasz osobisty komputer albo nasza osobista fabryka chemiczna. I tu poproszę o kolejny slajd. To jest coś niewyobrażalnie pięknego. 1,5 kilograma różowej galaretki, która podejmuje za nas decyzje, te związkowe, te finansowe, te naukowe, te relacyjne, te zawodowe i te najważniejsze życiowe. 1,5 kilograma całkiem ciekawej galaretki, która odpowiada za procesy chemiczne i elektryczne w naszej głowie i odpowiada za cały nasz świat. To nasz mózg podejmuje nasze decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. To nasz mózg potrafi pokazać nam, jak mamy się z życia cieszyć. I to nasz mózg prowadzi nas przez życie. I chciałabym, żebyście Państwo myśleli o nim dobrze, że to jest wasz przyjaciel i od sposobu, w jaki będziemy go traktować i od sposobu, w jaki z nim się dogadamy, będzie zależała nasza jakość życia, ale też nasza różnorodność. Im więcej będziemy przekraczać naszych wewnętrznych granic,
tym łatwiej nam przez to życie będzie przejść, tym łatwiej będzie inspirować innych ludzi i tym łatwiej będzie osiągać niewyobrażalne to, co chcecie. Czy to będą korzyści finansowe, czy to będą wasze nowe umiejętności, które zmienią też nasz świat. Nasz mózg, poproszę o kolejny slajd, jest swego rodzaju fabryką chemiczną, w której zadziewają się niewyobrażalne procesy i nasz mózg ma trzy potrzeby. Poproszę o kolejny slajd. Nasz mózg ma trzy potrzeby. Najważniejsze to, co będziecie robić w waszym życiu, ma być oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Jak będziecie podejmować decyzję o wyborze szkoły, studiów, kierunku, pracy, to będziecie to robić zupełnie nieświadomie, sprawdzając, czy to miejsce jest dla was bezpieczne, czy jest ono przyjazne, czy ono was będzie rozwijać. Ale to, co będziecie chcieli dowiedzieć się w pierwszej kolejności, czy to miejsce gwarantuje wam bezpieczeństwo. W każdej relacji, w każdej sytuacji tego bezpieczeństwa będziemy szukać zero-jedynkowo. Potem w dorosłym życiu będziemy szukać bezpieczeństwa finansowego, potem będziemy szukać bezpieczeństwa w relacjach. Tak jesteśmy skonstruowani, tak jesteśmy stworzeni przez naturę, że jeśli nie będziemy czuli tej potrzeby, nie będziemy mieli jej zaspokojonej, nie będziemy w stanie realizować innych naszych potrzeb. Drugą klasą, drugą półką, drugą bardzo ważną potrzebą jest potrzeba satysfakcji. Budujemy sobie świat, żeby się z niego cieszyć. Bardzo znane, bardzo takie proeuropejskie i proamerykańskie stwierdzenie be happy. My chcemy być szczęśliwi, my chcemy być szczęśliwi zawodowo, my chcemy być szczęśliwi w związkach, my chcemy być szczęśliwi po prostu. My tego szczęścia szukamy w każdym dniu, trochę nie do końca jeszcze tego umiemy, nie umiemy to robić i nie umiemy tego osiągać, ale jeśli jesteś na studiach, to chcesz czuć satysfakcję, że ten kierunek jest twój, że się rozwijasz, że się uczysz. Jeśli idziesz do pracy, to chcesz czuć satysfakcję, że jesteś w miejscu, które cię wznosi do góry i które dobrze traktuje cię finansowo. Jeśli nie czujesz tej satysfakcji, to zaczynasz szukać miejsca, które ci tę satysfakcję dostarczy. Jeśli kupujesz sobie swój pierwszy samochód, to ogromną satysfakcję odczuwasz z tego, że znalazłeś taką przestrzeń, w której możesz się dalej realizować. Jeśli nabywasz nowe umiejętności, to właśnie czujesz satysfakcję, że urosłeś w jakąś potrzeby, w jakąś umiejętność, w jakąś cechę, czy w jakąś nowy zasób. No i trzecia najważniejsza potrzeba, bo jesteśmy stadem, bo jesteśmy grupą zbieracką, łowiecką, bo jesteśmy ludzielubni, to potrzeba więzi. Jeśli idziemy na studia, to właśnie po to, żeby się inspirować i uczyć od innych ludzi. Jeśli tworzymy związek, to właśnie po to, że chcemy tworzyć te więzi, bo w tych więziach chcemy pokazać, że umiemy, że chcemy się tym podzielić, że urośliśmy, że mamy taką wiedzę, że ta wiedza może zmieniać to stado, czyli ten nasz świat, że dzielimy się ze światem naszą umiejętnością, naszym sukcesem i zmieniamy rzeczywistość. Nasz mózg jest naprawdę cudownym przewodnikiem przez to życie i z pewnością takim bardzo ważnym elementem, który nam pomaga przez to życie przechodzić, jest wiedza, którą nabywacie od swoich najbliższych, którą nabywacie od swoich mentorów, którą nabywacie od swoich nauczycieli, którą nabywacie od swoich znajomych i przyjaciół, którą nabywacie ze świata, ale to jest zasób, który będzie was prowadził przez całe wasze życie. I poproszę o kolejny slajd. I to wszystko zadziewa się tu, między jednym a drugim neuronem. W tej drobniutkiej, malutkiej szczelinie międzysynaptycznej dzieje się cały nasz świat. I od jakości tych połączeń, i od ilości tych połączeń, i od szybkości tych połączeń będzie zależało to, jak będzie wyglądało wasze życie. W związku z tym poproszę o kolejny slajd. Mózg jest cudownym przewodnikiem i chciałabym, żeby każdy z nas, który jest dzisiaj na tym wykładzie i ogląda tę prezentację, wiedział, że mamy go dobrze używać, mamy go dobrze traktować i mamy z niego tak naprawdę wyciągać wnioski. No więc zapraszam w tę podróż, poproszę o kolejny slajd, zapnijcie państwo pasy, bo startujemy. Startujemy i od razu startujemy z następnym slajdem i chcę powiedzieć, że wszystko zaczęło się mniej więcej tu.
Wszystko zaczęło się mniej więcej tu, kiedy jeszcze myśmy nie do końca byli całkowicie dobrze wykształceni. I też chciałabym, żebyście zapomnieli o takim zdaniu, że od naszego wykształcenia, od naszego środowiska, w którym przyszło nam wzrastać, od rodziny, w jakiej jesteśmy, będzie zależała nasza przyszłość. Od naszego wykształcenia, które będziemy nabywać w ciągu życia, ale niekoniecznie od środowiska, z którym wystartowaliśmy. Chciałabym Wam pokazać człowieka, i to będzie pan Mohet Altrat, następny slajd poproszę, który urodził się w beduińskiej wiosce. Jego mama zmarła przy porodzie, jego ojciec postanowił go zostawić w tej beduińskiej wiosce, no i starszyzna wioski podjęła taką decyzję, że no, chłopak jest, może będzie nadawał się do wypasania wielbłądów. Nie wiadomo do końca, czy on się urodził 9 marca 1953 roku, no ale taką ma wpisaną datę urodzenia. On też tego nie wie. Ten chłopak miał jedną bardzo ważną cechę. On się bardzo chciał uczyć. On się bardzo chciał uczyć i on się bardzo pilnie uczył. Okazał się wybitnie zdolny. Skończył szkołę, nauczył się pisać, zdobył pieniądze na to, żeby uczyć się dalej. Dzisiaj jest multimiliarderem. Jest człowiekiem, który ma największą fabrykę rusztowań w Europie. Jest człowiekiem, który popełnił takie zdanie. Poproszę o kolejny slajd. Jest człowiekiem, który był beduińskim sierotą, który nie posiadał rodziców, nie miał warunków fantastycznych na start, ale to mu nie przeszkadzało do tego, żeby się uczyć, żeby zdobywać wiedzę, żeby zdobywać wykształcenie i żeby zmieniać świat. Pan Mohet powiedział, i poproszę o kolejny slajd, bardzo ważną rzecz, którą chciałabym, żebyście z tej podróży ode mnie teraz zabrali. Otrzymać coś za darmo albo za niewielką cenę to jedno z największych pragnień człowieka. Każdy z nas chce coś otrzymać za darmo, bo to nie kosztuje, bo to nie wymaga wysiłku. Ale kiedy coś wymaga większego wysiłku, bardzo często jest tak, że z tego rezygnujemy. Ale słuchajcie, kochani, żeby zacząć biec, trzeba najpierw nauczyć się chodzić. Nie ma takich barier, naprawdę nie ma takich barier, których człowiek by nie pokonał, bo najważniejsze i największe bariery mieszkają w naszej głowie. To nie miejsce, w którym się urodziłaś, ma znaczenie. To, w jaki sposób zaczniesz traktować siebie i rozwijać siebie, ma kolosalne znaczenie. Więc jeśli z tej podróży możesz coś teraz zabrać, to, żeby te największe bariery z naszej głowy naprawdę przepracować. Poproszę o kolejny slajd. No to poproszę, kolejna bohaterka. Dziewczynka, która lubiła się bardzo mocno wyróżniać. Dziewczynka, która miała bardzo zły start, bo mama jej zmarła na gruźlicę, a ojciec wychowując kolejne rodzeństwo postanowił w trosce o ich dobry rozwój oddać dzieci do sierocińca dla sióstr zakonnych. I poproszę o kolejny slajd. I ta dziewczynka, Gabrysia, bo tak by to trzeba było przetłumaczyć, miała niesamowitą smykałkę do szycia ubrań. I kiedy wyszła z tego sierocińca, zaopiekowała się nią ciocia krawcowa, która nie wiedziała wtedy, że szlifuje pewien diament. I poproszę o kolejny slajd. Coco Chanel, królowa mody, ikona stylu, kreatorka, kobieta, która zmieniła myślenie o ubraniach kobiecych i o patrzeniu na życie, była dziewczynką, która nie miała dobrych warunków na start, która nie miała cudownego dzieciństwa, ale to nie przeszkadzało jej, żeby odkryć w sobie dar i żeby podążać za tym, co w was mieszka, żeby zmienić świat, i poproszę o kolejny slajd, i żeby zostawić wam w prezencie takie zdanie. Może się tak zdarzyło, że urodziłaś albo urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze jest, żebyś pamiętała i żebyś pamiętał, nie przeszkadzał im wyrosnąć. To wszystko może się wydarzyć, jeśli zaczniesz przekraczać granice. No to idźmy do następnego slajdu, albo właściwie do garażu. Bo w tym garażu pewien człowiek postanowił rzucić pracę etatową i sprzedawać książki. Nie szło mu to zbytnio, był dobrym analitykiem finansowym, ale on miał taką misję i wizję, że on chce sprzedawać dużo dobrych produktów w niebywale niskich cenach. Sprzedawał te książki w tym garażu razem z żoną. I poproszę kolejny slajd. Pan Jeffrey Bezos jest dzisiaj największym znawcą sprzedaży w internecie.
pan Jeffrey Bezos, bo o nim mowa, poproszę o kolejny slajd, jest dzisiaj multimiliarderem i mogę się pokusić na dzisiaj najwyżej zarabiającym na sekundę człowiekiem na świecie, który stworzył coś z niczego. Z garażu, ze sprzedaży książek, z księgarni internetowej stworzył przestrzeń, którą dzisiaj zna cały świat, i zrobił to, dlatego że przekroczył swoje granice, dlatego że powiedział, nie chcę tak, chcę inaczej i szukał w sobie tych zasobów po to właśnie, żeby zmienić świat. I poproszę o kolejny slajd. I on zostawił nam w prezencie tej podróży takie zdanie. Jeśli koncentrujesz się na konkurencji, to musisz poczekać, żeby tę konkurencję mieć. Ale jeśli zorientujesz się na klienta, to możesz być jedynym, najważniejszym albo tym pionierem, który zmienia świat. Bardzo chcę, żebyście pamiętali, że jak jest trudno, to znaczy, że dobrze, bo idziesz po drodze i idziesz po sukces. Chcę, żebyście pamiętali, że jeśli ktoś wam powiedział, że nie macie skrzydeł, to nie pozwalajcie sobie na to zdanie, bo one mogą wam wyrosnąć. I chcę, żebyście pamiętali, że wy możecie wymyślać, stworzyć coś, czego jeszcze na tym świecie nie ma. I możecie to zrobić pod warunkiem, że, poproszę o kolejny slajd, zaczniecie szukać siebie. Zacznijcie szukać w sobie tego głosu, który w was mieszka, który będzie was prowadził, tej intuicji, tych zasobów mentalnych, które będą mówiły, tego chcę robić więcej, to bardziej czuję, to naprawdę coś jest, czego ja chcę robić więcej. I poproszę o kolejny slajd. Bo chcę, żebyście pamiętali, że mogliście mieć cudowne dzieciństwo, mogliście mieć kochający dom i mogło tak być, że ktoś wam powiedział w szkole, że jesteście tacy średni, ale ten ktoś, kto był całkiem średni, może okazać się geniuszem pod warunkiem, że zacznie robić to, co kocha. I zaraz wam tę osobę pokażę i na pewno ją znacie. I ten ktoś powiedział takie zdanie, życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Jeden, jakby nic cudem nie było i drugi, jakby wszystko, co w nim spotykacie, tym cudem właśnie było. I poproszę o kolejny slajd. I chociaż autor tych słów, Albert Einstein, otrzymał Nagrodę Nobla, to chcę wam powiedzieć, że na maturze nie było wesoło, bo miał truje z, zaraz się posilę tutaj moją ściągą, truje z francuskiego, czwórkę z plastyki i czwórkę z geografii. I to naprawdę nie przeszkadza w niczym, żeby podążać ze swoimi marzeniami i żeby robić więcej rzeczy, które inspirują, rozwijają i tworzą. Świat się o ciebie upomni, świat znajdzie dla ciebie to miejsce, świat pozwoli ci realizować swoją misję i swoją wizję i świat ciebie tym nagrodzi. Poproszę o kolejny slajd. Albert Einstein powiedział również, że jeśli robisz w kółko to samo i oczekujesz innych rezultatów, to musisz być szaleńczym. Więc dajcie sobie takie prawo rozkochać się w czymś, jeśli poczujecie, że to nie jest to, zostawić i robić następne rzeczy po to, żeby nabywać tych umiejętności, po to, żeby nabywać tych nowych, pionierskich zdolności, które może klikną za pół roku albo za rok razem z wami. Może one klikną za 5 lat, ale przyjdzie taki moment, który sprawi, że to wszystko się ze sobą połączy. Dlatego poproszę o kolejny slajd. Kochani, te dni w kalendarzu będą upływać, naprawdę. I nie bójcie się, nie odwracajcie się za siebie i nie mówcie sobie, ojej, ja jeszcze nie wiem, co chcę robić. Skupiajcie się na tym dniu, który macie dzisiaj przed sobą, na tym 13 kwietnia. Co ja dzisiaj chcę? Czego chcę robić więcej? Czego chcę robić mniej? Jaką ja chcę? W którą stronę ja tą decyzję chcę podjąć? Czego mógłbym robić więcej, gdybym miał takie możliwości? Poproszę o kolejny slajd. Będziecie wyrastać, kochani, ze swoich przekonań, ze swojego myślenia o sobie, ze swoich umiejętności, tak jak z tych spodni. One będą za krótkie i nie macie w nich chodzić. Macie je zostawić, macie iść dalej, macie iść do przodu, macie się rozwijać. Na pewno, no poproszę o kolejny slajd, w całym tym świecie będzie chodziło o dolary, będzie chodziło o pieniądze, ale one będą do was przychodziły równolegle z tym, czego będziecie dawać światu więcej. I może czasami ten świat, i poproszę o kolejny slajd, wydawać się wam taki trochę kosmiczny, że nie wiadomo, o co tu chodzi, wszyscy chcą pieniędzy, a ja chcę tworzyć muzykę. Wszyscy chcą, żebym zarabiał te pieniądze, a ja chcę teraz, nie wiem, być buddystą i medytować. Słuchaj siebie. Słuchaj siebie, słuchaj swoich zasobów, ucz się, bądź pokorny, przyjmuj wiedzę, obserwuj, oglądaj ten świat i pamiętaj bardzo ważną rzecz. I poproszę o kolejny slajd.
wszystkie albo większość ograniczeń, czegoś, czego się boisz, mieszka w twojej głowie. I jeśli coś może hamować twój rozwój i twoje decyzje, to te lęki, które gdzieś tam w środku nas mieszkają. Ale co ci chcę powiedzieć, to będzie kolejny slajd. Możesz być kosmitą, poproszę o kolejny slajd, ale pamiętaj, szukaj siebie. Szukaj tego, co ci w duszy gra, szukaj tego, co kochasz i szukaj tego, co możesz robić po nocach. Rób tego więcej, bo ta droga doprowadzi cię do miejsca, które sprawi, że to będzie to miejsce zawodowe i życiowe. Jeśli możesz, mogę dać ci wskazówkę, jak siebie szukać, to poproszę kolejny slajd. To poproszę cię o to, żebyś kolekcjonował umiejętności, wiedzę, żebyś zbierał te klucze, żebyś szukał tego klucza, który mieszka w tobie, który sprawi, że poczujesz, że na samą myśl o tym, że może chcę być policjantem, albo politykiem, albo księgową, albo piosenkarką, albo analitykiem finansowym, w tobie coś gra, drży i mówi, chcę robić tego więcej. Musisz tego szukać, musisz tego podoświadczać, musisz to czasami pozostawiać, musisz się czasami rozczarować, ale szukaj. To wszystko sprawi, poproszę o kolejny slajd, że będzie taki dzień, nie wiem, czy to będzie dzień, kiedy będziesz miał 21, czy 38, czy 61, że to wszystko kliknie i że ten znak nałoży się na tą twoją rzeczywistość i będziesz czuł, że jesteś u siebie, że kreujesz swój świat na swoich zasadach i na swoich warunkach. I pewnie wiele dni, i poproszę o kolejny slajd, będzie takich, że będzie ci się wydawać, że chyba pasujesz, chociaż nie będziesz się czuł do końca w tym ubranku, w tym miejscu, ale w teorii te kolory będą ze sobą grały. Ale miej wtedy odwagę powiedzieć, to nie jest moja bajka, to jednak jeszcze nie do końca to. To może w połowie, ale nie do końca jeszcze w 100%. Więc weź to, co dobre i idź dalej. Dziękuj, zostawiaj i idź dalej. Szukaj tego miejsca, które jest w 100% twoim miejscem. I pamiętaj, i poproszę kolejny slajd, że przyjdzie taki moment w twoim życiu i trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki, żeby ten moment przyszedł jak najszybciej, że to wszystko ci się ułoży, że to wszystko spowoduje, że poczujesz, że jesteś już u siebie, że będziesz tylko mógł kreować, wzrastać, tworzyć i dawać nam nowe usługi, nowe produkty, nową wiedzę i że to ty będziesz inspirował następne pokolenia, tych równolatków, tych starszych albo tych zupełnie młodszych do tego, żeby oni też wstąpili na tą swoją drogę. Mój dobry kolega Marek Kamiński, który jest polarnikiem, podróżnikiem, zawsze mówi to zdanie, które uwielbiam powtarzać, to nie cel, a droga. To droga jest ważniejsza niż ten cel. Więc to, jak nauczysz się iść przez swoje życie i zbierać te doświadczenia, będzie mówiło o tym, jak ty te cele swoje będziesz osiągać. I poproszę tutaj o kolejny slajd. Jesteśmy w oceanie możliwości, które otwiera się coraz szerzej. I w tym oceanie pływały sobie dwie ryby. I ta jedna mała podpłynęła do tej starszej i mówi, bardzo cię przepraszam, czy mogłabyś mi powiedzieć, którędy do oceanu, bo szukam oceanu. Na co ta starsza tak delikatnie podpłynęła, spojrzała z miłością na tą małą i mówi, wiesz co, kochana, tutaj jest ocean. Na co ta młoda taka obruszyła się i mówi, tutaj, tu jest mokra woda, a ja szukam oceanu. I kochani, chciałabym wam powiedzieć z perspektywy swoich 44 lat, miejcie pokorę w każdym zdaniu, w każdym zdarzeniu, które do was przychodzi, szukać tego, po co to jest i szukać tego, że to miało przyjść dokładnie teraz i żebyście widzieli i dostrzegali każdy ocean możliwości, które do was przychodzi w danym dniu. I znowu wrócę do tego, nieważne, czy jesteś beduńskim sierotą, nieważne, czy rodzice musieli oddać cię do sierocińca i nieważne, czy sprzedawałeś książki, bo byłeś analitykiem finansowym. Szukaj w tym dniu, szukaj w tej sekundzie, w tej minucie, szukaj tej możliwości, która tam jest, bo ona tam jest. A to, co masz zrobić, to masz otworzyć swój umysł na to, żeby kolekcjonować. I poproszę o kolejny slajd. W mojej ocenie uczelnia jest miejscem, które daje ci możliwość kolekcjonować. Właśnie to, co sprawi, że będziesz najlepszy na świecie w tym, co robisz. Dla siebie najlepszy. Masz szukać i kolekcjonować i zbierać.
szkolenia, wnioski, książki, masz kolekcjonować swoje porażki, masz zbierać opinie, masz zbierać myśli swoje i innych, masz szukać, podglądać i sprawdzać trendy, masz zbierać wiedzę, ale też potrzeby swoje i innych, bo umiejętność taka, którą się nabywa w trakcie zbierania, kolekcjonowania wiedzy podczas studiów, właśnie na to cię otwiera, że będziesz świetnym sprzedawcą, może będziesz świetnym obserwatorem, może będziesz świetnym psychologiem, może będziesz świetnym kryminologiem, może będziesz świetnym menadżerem, ale naucz się zbierać, naucz się to kolekcjonować, zbierać, a potem przy użyciu mózgu zacznij łączyć te dokumenty, zacznij łączyć tę wiedzę. Po co i dlaczego? Poproszę o kolejny slajd, bo to wszystko będzie szlifowało twój diament, bo to będzie za każdym razem sprawiało, że ty będziesz łączył bardziej, będziesz widział bardziej, będziesz nabierał bardziej pewności, odwagi, wiedzy, kompetencji, umiejętności i twoja wartość w twoich oczach i w oczach innych ludzi będzie wzrastać. To daje wiedza. To, że możesz zderzać się z opinią innych osób, to, że możesz zderzać się z opinią wykładowców, to, że możesz się przeciwstawić tej wiedzy, temu zdaniu, to, że możesz kreować nową wiedzę, właśnie to będzie zmieniało nasz świat. Dlaczego? Poproszę o kolejny slajd. Ano, kochani, dlatego, że na świecie żyje 7 miliardów ludzi i dzisiaj, jeśli wymyślisz, wykreujesz, stworzysz produkt albo usługę, to jest już na pewno ktoś, kto takiego produktu, kto takiej usługi szuka i potrzebuje. I miej odwagę marzyć, miej odwagę głośno marzyć, miej odwagę głośno o tych marzeniach mówić, nie chowaj, nie trzymaj ich w notesikach czy w pamiętnikach, mów głośno o swoich potrzebach i swoich marzeniach, bo może coś, co jest dla ciebie marzeniem, dla kogoś obok, jest absolutnie na wyciągnięcie ręki, więc marz odważnie, mów o tych marzeniach i zmieniaj rzeczywistość, swoją i naszą. No i poproszę o kolejny slajd. Tak było też z bohaterem, którego te cztery osoby w jego życiu odegrały bardzo ważną rolę. Dwie odegrały, bo go urodziły, stworzyły i powołały na świat, a te dwie po lewej wychowały. Myślę, że już pewnie wiecie, o kogo chodzi. Ten ktoś zmienił świat, naprawdę zmienił świat i też pokazał, że jak będziemy myśleć inaczej, to zmieni to świat wielu osób. Te dwie po prawej są to rodzice biologiczni Steve'a Jobsa, a ci po lewej są to rodzice, którzy tego chłopaka wychowali i dali mu takie zasoby, jakie mieli, ale pozwolili mu kreować i zmieniać świat. Poproszę o kolejny slajd. Może być kolejnym Steve'em Jobsem. Nic nie stoi na przeszkodzie. I to naprawdę jeszcze raz chcę tobie powiedzieć, nie zależy od tego środowiska, które miało cię wychować, ale od tego, jak bardzo jesteś odważny żyć i zmieniać świat. I chociaż Steve Jobs wielokrotnie podkreślał, że jemu się nie udało skończyć studiów, to wielokrotnie też podkreślał i wielokrotnie zapraszany, będąc na uniwersytety, mówi o tym, że największe zasoby swojej firmy pokłada i inwestuje w edukację. Właśnie dlatego, żeby inni ludzie mogli zmieniać świat, żeby mogli mieć wizjonerstwo, żeby mogli kreować, żeby mogli dawać nam zupełnie coś, czego na tym świecie nie ma. I wy stoicie dzisiaj u progu tego właśnie momentu, w którym ten 13 kwietnia może być dniem, w którym podejmiecie dla siebie ważną decyzję. A jeśli się odwrócicie w swoją przeszłość, i poproszę kolejny slajd, to pamiętajcie, że dopiero w tym momencie będziecie widzieli, że to, co się wydarzyło, miało sens i miało znaczenie. Dopiero to będzie wam się łączyło w kropki. Może dzisiaj patrzycie do przodu i myślicie sobie, ale nie wiem, czy to tak, czy nie, czy iść, czy nie, jaką podjąć decyzję, a jak podejmę złą, podejmij, zrób, zawalcz, zobacz, co się z tobą wydarzy, co się z tobą stanie, zrób tę decyzję i poproszę o kolejny slajd. Bo to właśnie Steve Jobs powiedział, nie możesz połączyć wydarzeń w przyszłość, ale możesz połączyć te kropki, kiedy patrzysz wstecz. I bardzo bym chciała, żebyście dzisiaj stanęli i powiedzieli sobie, okej,
to to, że kiedyś wędkowałam, było mi do czegoś potrzebne, to, że grałam na gitarze i że ją zostawiłam, a potem uczyłem się, nie wiem, szydełkowania, nie wiem, szybowców, może to mi było do czegoś potrzebne. Miejcie taką odwagę łączyć te kropki. Powiedzcie sobie, okej, może ja mam dopiero naście albo 10 lat, ale to już może łączyć moje kropki. Dlaczego? Bo chciałabym zaprosić Was do NASA i poproszę tutaj o kolejny slajd. Chciałabym Was zaprosić do takiego miejsca, w którym można by powiedzieć, że zaczęliśmy eksplorować kosmos. I chciałabym, żebyście ten dzień traktowali jak dzień takiej eksploracji świata i kosmosu. I to będzie kolejna data i to będzie kolejny slajd, czyli 1 października 1958 roku. A, 13 kwietnia, dzień jak co dzień, który zmienił świat i 1 października 1958 roku może być, albo był na pewno bardzo ważnym dniem w historii Stanów Zjednoczonych. Bo tego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych, i poproszę o kolejny slajd, John Kennedy, otworzył oficjalnie centrum NASA. I kiedy przechadzał się po tym centrum NASA, był absolutnie przeszczęśliwy, że stworzyliśmy przestrzeń, dzięki której możemy eksplorować kosmos. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale statek kosmiczny, który wysłał człowieka w kosmos i postawił nogę na Księżycu, miał mniejszą moc obliczeniową niż dzisiejszy telefon komórkowy. I prezydent przechadza się po tych pięknych, nowoczesnych wnętrzach centrum NASA i spotyka tam panią sprzątaczkę, która skrupulatnie sprząta i ściera przestrzeń i ją zaczepia i mówi tak, przepraszam bardzo, a pani co tutaj robi? A ta pani się tak poprawia, stanęła tak na baczność przed prezydentem i mówi tak, panie prezydencie, ja swoją pracą pomagam wysyłać ludzi w kosmos. I chciałabym bardzo, żebyście z tej metafory zabrali sobie bardzo ważną rzecz. Każdego praca jest potrzebna, każdego wiedza jest potrzebna i może komuś się wydawać, że jest tylko księgowym, albo on tylko pisze książki, albo on tylko pracuje w banku. Wy robicie bardzo ważną rzecz dla świata. Nie ma zawodu, który jest lepszy albo gorszy. Wy swoją pracą komuś pomagacie zmieniać świat. I to, jaki wybierzecie kierunek studiów, ma znaczenie dla Was, bo wy macie go czuć i wy macie czuć, że zmieniacie swoją rzeczywistość i zmieniacie kogoś świat. Poproszę o kolejny slajd. I będzie taki dzień, który będzie 1 października 2021 roku, kiedy odpalicie swoją nową rzeczywistość i polecicie w kosmos. I to będzie bardzo ważny dzień, który może zmienić waszą i naszą rzeczywistość, bo właśnie dzięki temu dniu będziemy pisać zupełnie nową historię. Poproszę o kolejny slajd, bo to będzie dzień, który będzie kreował wasz świat, bo to będzie dzień, który będzie otwierał was na nowe, bo to będzie dzień, który będzie was uczył bardzo wiele o sobie, będzie was też uczył bardzo wiele o innych i będzie sprawiał, że będziecie wzrastać. I poproszę o kolejny slajd, dzięki którym będziemy mogli patrzeć z wielką radością na was, że szlifujecie swoje diamenty i nabieracie mocy. Nabieracie mocy, nabieracie tego cudownego, bardzo ważnego myślenia o sobie i o innych. I poproszę o kolejny slajd. W związku z tym chciałabym słowami Jana Pawła zaprosić was do tego, żebyście w tę waszą podróż życiową ubrali dobre buty, bo będziecie mieli do przejścia całe życie. Ja wam życzę przyjemnej podróży. No i poproszę o kolejny slajd. No i wracamy. Mamy dzisiaj 13 kwietnia 2021 roku. No i papież, o którym mówiłam wam, miał bardzo ważną misję, bo on troszczył się o tą czystość nauki, wiedzy i walczył z herezjami. Więc chciałabym was poprosić, żebyście w waszych zawodowych, prywatnych życiach czerpali dobrą wiedzę, żebyście czerpali dobrą wiedzę, która was rozwija, dobrą i sprawdzoną wiedzę od osób, które mają tej wiedzy dużo i kochają to, co robią. Chciałabym was poprosić, żebyście byli jak ten słoń, który po raz pierwszy
pojawił, postawił nogę 13 kwietnia w Nowym Jorku, bo słoń jest symbolem siły, spokoju i mocy, więc idź dumnie przez to życie i nie przejmuj się, czy masz 19, 20, 21 czy 25 lat, bądź jak ten słoń, szukaj mocy, bo jej w sobie masz i szukaj tego spokoju, który ma słoń. No i azot. Idziemy do tego 13 kwietnia, który zmienił świat, dlatego że nasi naukowcy skroplili ten cały azot. Bądź jak azot. Wypełniaj całą przestrzeń swoją życiową i zawodową sobą. Wypełniaj tą, żyj pełnią piersią, buduj swoją siłę, buduj swój świat. Azot jest pierwiastkiem, który jest najważniejszym, głównym składnikiem powietrza i jest najważniejszym składnikiem budulcowym. Ja chcę, żebyś budowała swoje umiejętności, swoje kompetencje, swoją radochę z życia. Ja chcę, żeby tego ciebie było w życiu jak najwięcej, żeby wykorzystywać swoje kompetencje w przyszłości, żeby budować swoje zasoby mentalne i żeby śmiało iść przez życie. Zdobywaj cudowną wiedzę, bądź jak słoń, nabieraj mocy i nabieraj tej odwagi do życia i wypełniaj całym sobą, żyj na maksa całą swoją, organizuj całą swoją przestrzeń. Poproszę o kolejny slajd. Kochani, pięknie Wam dziękuję za to, że mogę Was inspirować i pięknie dziękuję Wam za to, że chcecie zmieniać rzeczywistość i widzę, że pojawiają się tutaj jakieś komentarze. A czy środowisko, w którym się urodziliśmy, nie wpływa na nas jako młody człowiek, który pochłania wszelkie informacje ze środowiska? Tak, ale dalej my mamy możliwość zmieniać te warunki. Jeśli one były dobre, to możemy wzrastać tylko, ale jeśli one były złe, to możemy kreować zupełnie nowe. Nie musimy być urodzeni wysoko, nie musimy tylko i wyłącznie mieć dobrego startu. Dzisiaj pokazałam Wam historię osób, które nie miały dobrego startu, ale zmieniały świat. I chcę, żebyście jakby pod tą metaforą też zapamiętali, że to też w większości zależy od nas, jak bardzo my w tym życiu zajmiemy się naszym życiem, jak bardzo my jesteśmy tego życia gotowi, otwarci i chętni, bo to nie warunki środowiska, tylko ta nasza odwaga do życia, to te nasze kompetencje przyszłości, o których mówimy, będą kreowały, jak bardzo będziemy chcieli zmieniać świat nasz, a potem zmieniać światy nasze nam innym. Zaraz zobaczę, czy są jeszcze jakieś inne pytania. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Ja Wam życzę tej otwartości. Ja Wam życzę tego, byście się nie bali pytać. Ja Wam życzę tego, byście się nie bali porażek. Ja Wam życzę tego, żebyście szli dumnie przez to życie i mówili, okej, przewrócę się 1000 razy, ale jak się przewrócę, to najwyżej poleżę. Potem usiądę, a potem stanę, potem pójdę, a potem pobiegnę, bo tak skonstruowane jest nasze życie. Uczcie się od ludzi, od siebie, od świata, słuchajcie tych mentorów, których sobie w życiu wybraliście i idźcie dumnie z podniesioną głową przez świat. Ten ocean jest wszędzie obok Was i kreuje Wasz świat. I tego Wam bardzo, bardzo życzę i trzymam za Was ogromnie kciuki.